Witam w kolejnej odsłonie Szkoły Partyzantów. W tym odcinku zaprezentuję Wam nóż Magnum by Böker. Jest to nóż niemieckiego producenta, Böker właśnie, z serii Magnum, oznaczony jako nóż ratowniczy ze względu na te wstawki, które tutaj ma, a właściwie jest tutaj przecinek do pasów i zbijak do szyb. Cały nóż ma 21,5 cm długości, długość ostrza to 9,5 cm, grubość bez klipsa to około 1,5 cm. Głownia wykonana z nierdzewnej stali 440, jest to popularna stal nożowa, dosyć łatwo się ostrzy, nie jest jakaś rewelacyjna, jest to taki kompromis między ceną a jakością. Klips od razu się rzuca z tej strony w oczy. Klips jest trochę za słaby jak do tego noża, jak widać gina się on dosyć lekko pod palcem. Nie polecam nosić tego noża w kieszeni, tylko z tym klipsem można go zgubić. Dalej, rękojeść. Wygląd trochę taki futurystyczny, można powiedzieć. Tutaj te cztery kółka są wyłożone czymś w rodzaju papieru ściernego, co ma polepszyć chwyt. On jest odrobinę szorstki, odrobinę wystaje z tych kółek. Czy to spełnia swoją rolę? Trudno powiedzieć, ponieważ zazwyczaj nóż trzymamy w ten sposób. Jakoś tak, no nie... Akurat te miejsce no nie jest jakoś bardzo pomocne w trzymaniu tego noża. Dalej. Jak widać, tutaj ostrze zostało wyposażone w dwa flipery. Są one no niewielkie, ale dają radę, bo można nóż otworzyć właśnie w ten sposób, czyli pociągając palcem wskazującym ten flipper. Blokada, liner lock standardowy, tutaj jak widać cała sprężyna, przepychamy na bok, możemy złożyć nóż i możemy również nóż otworzyć standardowo, używając tego kołka, tak po prostu jak większość folderów tego typu. Dodatkowo, gdyby nóż był wyposażony w dodatkowe otwory do przełożenia tego klipsa na drugą stronę, można by było go nosić czubkiem w kieszeni. Można by było go otwierać tak jak noże CRKT, czyli zaczepiając po prostu o krawędź kieszeni przy wyciąganiu. No niestety tego nie ma, nosić go można tylko czubkiem w dół. Także taki standardowy folder. Dalej, przycinek do pasów. Standardowe rozwiązanie, po prostu kawałek ostrza wsadzony w takie zagłębienie. Jak się sprawdza na pasach samochodowych, nie wiem. Na tkaninie zwykłej daje radę. Przy jakimś tam grubszym materiale mundurowym, na tym sprawdzałem, pasów samochodowych niestety do pocięcia nie miałem. Zbijak do szkła, zwykły wkręcany tutaj bolec taki zaostrzony, przy odpowiednim uderzeniu na pewno da radę zbić szybę hartowaną samochodu. Cały nóż jest dosyć ciężki, dosyć spory, dlatego nie wydaje się być wygodnym rozwiązaniem, szczególnie dla kogoś, dla ratowników, tak jak niby jest dedykowany, zwłaszcza w połączeniu z tym klipsem. Bardziej nadawałby się do umieszczenia go w samochodzie, gdzieś w jakimś dostępnym miejscu, w razie sytuacji awaryjnej. Samo ostrze też nie jest jakoś wyjątkowo, można powiedzieć, przystosowane do bycia nożem ratunkowym, ponieważ nie ma jak, czy to chociażby rozciąć ubrania bez skaleczenia kogoś. Nóż ratowniczy powinien mieć ostrze innego typu, które pozwala nam włożyć go pod ubranie i rozcinać. No tutaj niestety tego nie ma. Jest to zwykły nóż z dodanymi tymi elementami, które mają uratowniczyć go, że tak powiem. Sama głównia jest wykonana dosyć dokładnie, ładny szlif dwustronny. Tutaj jak widać trochę fałszywego ostrza, nie jest zeszlifowany całkowicie, ale daje ładny wygląd. Wykonany dokładnie, nie ma żadnych luzów, nic się nie buja, działa pewnie. Jak dla mnie trochę za małe te flipery tutaj. Dodatkowo są one też zabezpieczeniem, ale też takim dosyć małym. Powinny być trochę większe, ponieważ rękojeść jest dosyć gruba, szeroka i nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia. Co dalej? Okładziny wykonane też ze stali nierdzewnej.
waga jest słuszna, na pewno jest to akurat zaleta przy wybijaniu szyb. Tutaj akurat, jeżeli używamy go jako zbijaka, jest to rozszerzenie, powoduje, że przy uderzeniu w szybę ręka nam nie zjedzie. To jest akurat zaleta. Ale tak jak mówię, całość jest takim połączeniem standardowego noża po prostu z dwoma dodatkami. Generalnie za taką cenę, za jaką jest sprzedawany, może jest wart. Nie jest to wygórowana cena, producent też niby ma jakąś renomę. Stal też całkiem w porządku, także ocena średnia generalnie. To tyle o tym nożu. Zapraszam do lajkowania, do udostępniania naszych filmików. Zapraszam do oglądania innych odcinków Szkoły Partyzantów oraz do oglądania profilu Szkoła Partyzantów i FIA Warszawa. To tyle. Dziękuję. Czołem.